Miasto Dębica otrzymało 2 300 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. O funduszach, na które miasto Dębica pozyskało środki, poinformowali podczas konferencji prasowej Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego oraz Marcin Warchoł, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Konferencja odbyła się w hali sportowej przy ulicy Kościuszki, gdzie kończy się remont tego obiektu. Dlaczego w tym miejscu, szanowni państwo? Dlatego, że w tym miejscu to nie są tylko te kartoniki. Kiedy pierwszy raz spotkałem się z panem ministrem i pojechałem do ministra sportu do programu, który był realizowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, brakowało nam do wykończenia tej hali. I pierwszy czek, jaki to wtedy jeszcze nie było czeków, przywieźliśmy 1 450 000 i za te pieniądze jesteśmy w stanie właśnie dokończyć tą halę na taką miarę, o jakiej myśmy myśleli. Dzisiaj jest już cyklinowanie parkietów, końcówka, myślę, że za rok wspólnie z panami otworzę tą halę i będzie służyć wszystkim mieszkańcom miasta Dębicy. Sport uczy, wychowuje, kształtuje charakter i każda złotówka zainwestowana w sport zwraca się 100-krotnie. Warto inwestować w sport dzieci, młodzieży i to się dzieje tutaj w Dębicy. Bardzo dziękuję po kolei panu staroście za specjalną szkołę, która ma w swoim również zakresie halę sportową, ma siłownię, boisko. Bardzo dziękuję za pozyskanie tak ogromnej kwoty, 30 milionów złotych na szkołę specjalną. To jest wielka szansa dla młodych ludzi, dla rodzin. Jako Rząd Zjednoczonej Prawicy wspieramy rodziny, wspieramy dzieci. Dziękuję panu burmistrzowi za tę piękną halę, ale dziękuję również za inne inwestycje, tak, o których dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć. Drodzy państwo, w ostatnim naborze Sportowa Polska, Dębica, wyjątkowo hojnie została ubogacona. To jest stadion, przede wszystkim stadion Wisłoki Dębica i to jest również lodowisko. To jest także całe zaplecze szatniowo-sanitarne i dach wreszcie na pływalni. Drodzy państwo, nikt nie może na Podkarpaciu pochwalić się, po pierwsze, pływalnią olimpijską, nikt nie może pochwalić się lodowiskiem prawdziwego zdarzenia i po trzecie wreszcie stadionem olimpijskim z w pełnym zakresie lekkoatletycznym. Drodzy państwo, tylko Dębica, tak jak powiedziałem, lekkoatletyka jest królową sportu, a Dębica jest królową sportu na Podkarpaciu. No krótko mówiąc, a pan burmistrz jest najlepszym samorządowcem w zakresie inwestycji sportowych na Podkarpaciu, tak? To taką nagrodę dostał w tym roku, ja tylko stwierdzam fakty. Panu staroście bardzo dziękuję za wspieranie w całym powiecie sportu. To jest nie tylko ta specjalna szkoła wartości 30 milionów, ale to są inwestycje w lokalne kluby sportowe. To jest dźwiganie klubów sportowych, to jest pomoc lokalnym grupom działania, kołom gospodyń wiejskich, strażakom, którzy również inicjują szereg działań mających na celu podniesienie kultury fizycznej. Przekazuję ten czek, panie burmistrzu, wyrazu uznania za inwestycje w sport, za to, że sport zawsze znajdował poczesne miejsce właśnie w gospodarce miasta Dębica. Cieszę się ogromnie, że jestem w tej hali, która zmienia swoją rzeczywistość. Ja tutaj wielokrotnie bywałem jeszcze jako dziecko, a później organizowaliśmy tutaj turnieje bokserskie. Wszyscy pewnie mieszkańcy Dębicy dobrze o tym pamiętają. Ale cieszę się niezmiernie, że jest tutaj z nami pan minister Marcin Warchoł. Cieszę się nie tylko dlatego, że bardzo go lubię, za jego zaangażowanie, pracowitość i niezwykłą energię, którą zawsze tam, gdzie się pojawi, wyzwala, ale za to, że kiedy się pojawia w Dębicy, to oznacza, że są ogromne środki dla naszego miasta. Panie ministrze, jestem niezwykle wdzięczny za to, że pan myśli o Podkarpaciu, że dba pan o powiat dębicki, o miasto Dębica. I spotykamy się w ostatnim czasie już któryś raz i zawsze przywozi pan dobre nowiny albo gigantyczne środki. Życzyłbym sobie, żeby pan minister dalej pełnił tę funkcję po wyborach 15 października. Jest potrzebny jako człowiek zorganizowany, zaangażowany i człowiek, który wie, czym jest sport, rozumie jego potrzebę, jego siłę, jego edukacyjne walory, ale też i ma zrozumienie dla potrzeb sportu zawodowego, tego takiego bardziej profesjonalnego. I też bardzo dziękuję za każde wsparcie, które pan okazuje. Gratuluję panu burmistrzowi, gratuluję radnym miasta Dębicy tych decyzji mądrych, odpowiedzialnych, które podjęli, no i tego trudu zorganizowania dofinansowania. Choć, jak pan minister powiedział, dziś jest to dużo, dużo łatwiejsze. Nie tylko jeśli chodzi o drogi, za które głównie odpowiada powiat dębicki, ale też jeśli chodzi właśnie o te kwestie sportowe, edukacyjne. Rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości dba o to, dba o wszystkie obszary rozwoju życia
społecznego, oczywiście koła gospodyń wiejskich, o których wspomniał pan minister, oczywiście straże pożarne, ale nas najbardziej w Dębicy interesuje właśnie rozwój bazy sportowej, którą mamy najlepszą na Podkarpaciu i dbajmy o to, żeby ona się rozwijała, żeby młodzież miała gdzie spędzać czas, żeby miała się gdzie uczyć, żeby miała gdzie trenować, żebyśmy później mogli oglądać wspaniałe efekty. Najbliższy taki efekt, mam nadzieję, zobaczymy w meczu z Wyspami Owczymi, oby ten efekt był pozytywny. Z Mołdawią. Jeszcze raz, przepraszam, z Mołdawią, tak. Jeszcze raz bardzo gratuluję panu burmistrzowi i szczególnie, panie ministrze, jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Życzę powodzenia w wyborach. Dziękuję, wzajemnością. Mam nadzieję, że będziemy się tu spotykać. Wzajemnością. I w Sejmie się spotkamy. Zarówno pieniądze na modernizację stadionu Wisłoki, drugi etap, jak i remontów domu sportu oraz hali basenów i lodowiska Mosir pochodzą z programu lokalnej infrastruktury sportowej.